projekt zarządu, znaczy to nie jest projekt zarządu, może tak, czy jest to projekt zarządu, sprawa omówienia sprawy. W związku z tym, że komisja nie wyraziła swojej opinii, moja propozycja jest następująca, żeby jedna osoba z radnych Kozłówka zreferowała, chyba czy wszyscy Kozłówka są za czy przeciw, bo właśnie tutaj mamy... Różnie, tak? To myślę, że jeżeli bym kogoś prosił na komisji, jakie było stanowisko komisji, jakie były argumenty za, jakie przeciw, będziemy... Znaczy, jeżeli Elżbieta mówisz? Tak, przepraszam. No, więc po przedyskutowaniu za i przeciw, bo... Przepraszam bardzo, proszę. Opinie Rady Kozłówka są podzielone, już mówię, wszystkich komisji są podzielone i nasze wewnętrzne głosowanie było 4-4 pozycji jeden wstrzymujący się. Także nie wiem, czy to szkolki nie były takie, że teren wygląda tak, jak wygląda, że gdyby go przejął nowy inwestor, to by go pewnie lepiej zagospodarował. Natomiast przeciw to jest to, że może no, pewnie z czasem będzie chciał to przejąć jako deweloper na własność, a tam ostatecznie będzie, to też nie wiadomo. To tak z grubsza, no bo oczywiście można tam analizować każde zdanie po kolei, coś tam jeszcze wymyśleć. Także nie wiem, czy Państwo chcecie, żeby od nowa to referować i rozwodzić się nad tym, czy macie przemyślany ten problem, jest to kwestia przegłosowania. Dobrze, teraz, bo to był głos, mam rozumieć, do takiego przewodniczącej komisji, więc chciałbym zapytać się, kto jest głosem za, a kto przeciw. Czy są takie głosy, które chciałyby za przyjąć to, no bo to myślę, że jak radni poznają głosy, które... Jeden za opinią pozytywną dla inwestycji, drugi przeciw. Czy ktoś chciałby się wstawić? Ja mam taką prośbę, bo ja nie jestem członkiem Komisji Infrastruktury i takie krótkie... powiedzenie, o co chodzi. No. Ale nie, ja wiem, że jest 4-4. Już odpowiem. Projekt uchwały jest w sprawie dzierżawy działki. Co to ma być? Inwestorowi, inwestor zamierza na wyżej wymienionym terenie urządzić zieleniec wraz z chodnikami, które będą dojściem do jego inwestycji, na której buduje pawilon handlowo-usługowy. Z jego oświadczenia wynika, że w pawilonie handlowo-usługowym znajdą się na dzień dzisiejszy przedszkole plus jakieś tam lokale handlowe. Inwestor stara się o dzierżawę częścią terenu gminnego, na których zamierza urządzić chodniki, które włączą się w ulicę Statlera i na Kozłówce. No i tyle myślę. Obecnie jeden teren jest pusty tam. Gminy. Ale w sensie... Pusty, drzewa stoją, krzewy stoją i trawa. Z tego wygląda, że my jako dzięki nam jesteśmy w stanie zagospodarować ten teren. Tak. To jest tak kosztowne, czy jak? Znaczy, po pierwsze nie mamy w tym... Znaczy tak, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego terenu, no dzielnica nie ma jakiegoś, można powiedzieć, prywatnego interesu z terenem zagospodarowywania. To jest mały trójkąt, który graniczy z działką stanowiącą własność inwestora. On stara się o dzierżawę tej działki z gminy miejskiej Kraków. Mamy mu zaopiniować pozytywnie lub negatywnie wydzierżawienie działek. Znaczy, tymi opiniami to mówię tak, że pozytywną opinię ma, ale tam pod paroma warunkami, więc no, dokumenty były na komisji, więc myślę, że nie będę się. Myślę, że tak, no poddamy to pod głosowanie, wyjdzie. Panie w jaki sposób zagospodarowania? Może pamięć, że jak pan nie sugeruje, to przecież nikt nie broni, żeby te chodniki tu wspólnie z dzielnicą swojego. Ale jeżeli to ktoś nie wie, nie możemy, nie znaczy tak, pierwsza sprawa. My nie możemy, jeżeli on stara się o dzierżawę. Stara się o dzierżawę. No musielibyśmy, jeżeli będzie dzierżawa, nie możemy już finansować, to wyjaśniałem. Bo no właśnie. Nie możemy już finansować, jeżeli on przejmie to w dzierżawę. Gdybyśmy nie oddawali tego w dzierżawę i Wydział Skarbu przychyliłby się na tego wniosku, że nie oddajemy, wtedy Wydział Skarbu być może zwróci się do nas z pismem, żebyśmy wyżej wymieniony teren zagospodarowali zgodnie z... Przeznaczeniem. Natomiast jest pytanie teraz tak, no jeżeli my to będziemy chcieć, no to mówmy się, że dla nas to żaden interes jest, jeżeli rzeczywiście pan ma tam zainwestować w te chodniczki, to logiczne, że musimy się włączyć w jego chodniki biegące po jego
terenie, gdybyśmy chcieli budować ze środków dzielnicy. No, według mnie no, nie trzyma się to. Nie trzyma się to. No, można dzielnic utrzymać, kiedy się budować chodniki szlakowe. Tak. Takie wyjście też jest, że można zieleń utrzymać, budować, niekoniecznie budować chodniki. Czy ktoś jeszcze chciał zadać? W zasadzie jest tak, że po prostu nikt terenów bez wyraźnej takiej konieczności nie pozbywa się. Są to tereny miejskie, miasto nie powinno się tak, jak to się mówi, lekko pozbywać takich terenów. Czy to głosujemy? Głos przeciw, tak, teraz. Czy ktoś chciał głos po nie, znaczy, nie mógł chyba głos za. Głos za, za oddaniem dzierżawy tego panu. Czy jest jakiś... Odnośnie tego dzierżawy, jak się zgadza tam mówione. Ale to nie, bo to mówię, że część osób pan Konrad nie brał udziału w komisji, więc myślę, że jakby był głos za, no to też będzie. Dlaczego mamy wydzierżawić temu? Zgodzić się na dzierżawę. Ja chciałam tylko coś powiedzieć, że dzisiaj rozmawiałam z panią dyrektor przedszkola, którego będę ma się nazwać. Nie jest to wcale prawdą. Znaczy, na dzień dzisiejszy jest podpisana umowa rezerwacyjna, natomiast pani dyrektor nie odpowiadają koszty, jakie musiała ponieść z tytułu najmu. Mało tego twierdzi, że nie ma takiego zapotrzebowania, że jest to tak pilna sprawa, żeby się musiała przenieść. Natomiast mówi, że też ten termin wybudowania i wydania tego budynku też jest bliżej nieokreślony. Więc mówi, że na dzień dzisiejszy raczej pozostaje przedszkola szkolna bez przenośni. Mówię? Proszę bardzo. Zawieranie takiej wstępnej umowy to jest taki trik. Najlepszy przykład to z naszego terenu, Jeźmanowskiego 32, tak zwany Prosiaczek. Dzisiaj prowadząc inwestycje trzeba mieć określoną ilość terenów zielonych zabezpieczonych, określone miejsca garażowe, postojowe i tak dalej. I taki tryb był tu zrobiony przy tej inwestycji, że inwestor spisał przyrzeczenie, że będzie miał wydzierżawione miejsca parkingowe na Nowym Jeżanowie. Chciałbym się zobaczyć, czy tam dzisiaj garażują, trzymają te auta. To są takie tryby. Ona dzisiaj obowiązuje, kto nie obowiązuje. Dobrze, a teraz głos za, bo nie widzę głosu za, tak? No to nie ma, no to głosujemy najpierw, bo opiniuje się negatywnie w pierwszej kolejności. Jeżeli będzie pozytywnie, no to będę jeszcze raz poddawał to głosowanie. Składam taką poprawkę, opiniuje się negatywnie, propozycję wydzierżawienia działek stanowiących własność gminy, gminy miejskiej Kraków, Podgórze, na Kozówce, uchwała podjęcia się z dniem podjęcia. Może wyjaśnić, że jeżeli tak, no, wymagana jest bezwzględna większość głosów, żeby to było negatywnie, żeby potem nie było zaskoczenia, że coś jest negatywnie czy pozytywnie. Wstrzymujące głosy oczywiście się nie liczą, więc opiniuje się negatywnie. Jeżeli opinię negatywnie uchwała przechodzi, nie ma dalszego głosowania. Jeżeli nie, będziemy wniosek o opiniowanie pozytywnie. Kto jest za opinią negatywną dla wyżej wymienionej inwestycji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa głosy się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada zaopiniowała negatywnie propozycję wydzierżawienia działek. Nie, no jest tutaj. 7-6. Stwierdzam, że Rada zaopiniowała negatywnie propozycję wydzierżawienia działek stanowiących własność gminy miejskiej Kraków. Ale nie w momencie, bo tu uzasadnienie jest jeszcze. Nie, to jest podstawione z luzu. Tak, dokładnie. To Państwa uzasadnienie musimy poprawić. Jeszcze raz bym poprosił komisję o uzasadnienie, jakie było na komisji. No bo było jakieś uzasadnienie na komisji do negatywnej. Komisja nie podjęła. Nie. No ale było jakieś uzasadnienie do komisji, czy nie było żadnego uzasadnienia? No, komisja nie wypracowała stanowiska. Nie, komisja nie tak rozmawia. No nie wypracowała. Nie było żadnego uzasadnienia. Teren powinien zostać w gminie. Pozostać zielony. Terenem zielonym w gminie. Terenem gminnym i zielonym. To jest. Teren zielony gminny, tak jak piękny. Takie jest uzasadnienie. Teren ten powinien pozostać gminnym, terenem zielonym. Przechodzimy do kolejnego punktu.